Starsi panowie, dwaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Moi drodzy, z inicjatywy przewodniczącego Rady Seniorów Marka Babeckiego oraz z inicjatywy sołtysa wsi Kałuszyn Leszka Klejmana udajemy się do pana Jerzego Cieślińskiego, kombatanta, weterana wojennego w stopniu porucznika. Udajemy się, by złożyć wyrazy wdzięczności za jego postawę życiową, za jego patriotyczną i heroiczną postawę oraz by tak zacnego człowieka uhonorować drobnym upominkiem. Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Wszystkiego panu najlepszego. Jeszcze powiedz trochę. Tak jest. Mam to jeszcze włody. Bardzo dziękuję. Proszę podziękować wójtowi i wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Tak jest. I teraz są te ja w imieniu własnym, w imieniu Rady Sołeckiej, w imieniu mieszkańców wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Dziękuję. Tu już nie będę się powtarzał po koledze. Dużo zdrowia. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Proszę państwa, cieszę się bardzo, że z inicjatywy Rady Seniorów Gminy Wielisze, której jestem przewodniczącym, gościmy u pana Cieślińskiego po raz drugi, gdyż w zeszłym roku zainicjowaliśmy tę akcję Seniorzy 90+ Gminy Wielisze. Dziękuję bardzo. Mamy informację, że takich zacnych seniorów w naszej gminie jest 50 osób. Dostajemy, tu trzeba powiedzieć, że dostajemy wsparcie z gminy Wieliszew, także zawsze mamy upominek i sądzę, że jest to odbiór bardzo pozytywny. Cóż, chcemy po prostu jak najdłużej co roku odwiedzać i oby nie ubywało tych zacnych seniorów. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. W chwili udajemy się do drugiego mieszkańca wsi Kałuszyn, który jest ma wiek 90+, do pana Zygmunta Winiaka. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.